Cześć, witajcie, z tej strony Wacha, a przed wami materiał, w którym chciałbym przedstawić moje top 5 najlepszych gier z otwartym światem. Zamieściłem tutaj tytuły, przy których spędziłem naprawdę sporo czasu i które dostarczyły mi bardzo dużo dobrej zabawy. Dodam jeszcze, że kolejność wymieniania gier nie ma żadnego znaczenia. Pozwoliłem sobie również na umieszczenie całych serii na jednym miejscu. Zapraszam do oglądania. Raczej nie zdziwi nikogo fakt, że na mojej liście znajduje się seria The Elder Scrolls. Chociaż tutaj chciałbym zaznaczyć, że na główną uwagę zasługuje Morrowind oraz Skyrim, gdyż to właśnie te gry z tej serii przyciągnęły mnie najbardziej. Trzecia część Elder Scrolls, czyli Morrowind, to tytuł, który pochłonął mnie na setki godzin. Ogromny świat, różnorodne lokacje oraz specyficzny klimat, całkowicie inny od standardowego fantasy, sprawił, że jest to jedna z moich ulubionych gier. Jak już wspominałem, spędziłem przy tej grze naprawdę wiele godzin, bo było, a właściwie nadal jest w niej co robić. Bardzo dużo zadań, wiele miejsc do odkrycia i cała masa przedmiotów do znalezienia. Co więcej, w Morrowind nie jesteśmy w żaden sposób ograniczani i możemy robić wszystko, co chcemy. W każdej chwili możemy udać się do dowolnej lokacji, czy też chociażby zająć się tworzeniem mikstur i zakleć. Warto wspomnieć, że również w tworzeniu postaci otrzymujemy całkowitą swobodę. Nie mamy tutaj narzuconych klas lub ścieżek rozwoju, więc to, czym zajmuje się nasz bohater, zależy tylko od nas samych. Ponadto do Morrowind zostały wydane dwa oficjalne dodatki i ogromna ilość modyfikacji, a to sprawia, że gra jest jeszcze lepsza. Przejdźmy teraz do piątej części Elder Scrolls, chociaż tutaj nie mam już zbyt wiele do powiedzenia, gdyż powtórzyłbym to, co mówiłem przed chwilą. W tej grze przenosimy się do mroźnych klimatów, gdzie eksplorujemy nordyckie grobowce i walczymy z hordą smoków. Oprócz klimatu i miejsca akcji, Skyrim i Morrowind są do siebie podobne, chociaż oczywiście Skyrim jest bardziej przystosowany do dzisiejszego rynku gier i posiada trochę więcej ograniczeń. Kolejną grą jest Wiedźmin 3 Dziki Gon. Tytuł polskiej produkcji zachwycił cały świat fabułą, dialogami, świetnie wykreowanymi postaciami, ale również ogromnym i otwartym światem. Eksploracja jest naprawdę przyjemna, praktycznie na każdym kroku czeka na nas coś ciekawego. Każda lokacja skrywa jakąś tajemnicę i jest szczegółowo wykonana. Ponadto świat w Wiedźminie 3 jest bardzo różnorodny. Odwiedzimy tutaj sielankowe osady, ogromne miasta, ponure twierdze i lochy, czy też mroźne, górzyste tereny. Całość dopełnia świetny, słowiański klimat, którego nie znajdziemy chyba w żadnej innej produkcji. Następną grą w moim top 5 jest Minecraft, czyli totalny sandbox, w którym to my tworzymy świat. Właściwie ogranicza nas tylko nasza wyobraźnia, możemy wybudować co tylko chcemy. Ponadto w grze znajduje się rozbudowany system craftingu oraz spora ilość przedmiotów do zdobycia. Dodatkowo istnieje wiele modyfikacji, które wprowadzają do Minecrafta aspekty techniczne czy też nowe stworzenia. Tu właśnie przy budowaniu różnorakich mechanizmów spędziłem najwięcej czasu. Jeśli mówimy o otwartym świecie, to ciężko tutaj nie wspomnieć o grach z serii GTA. Każda część oferowała coś dobrego, ale ja chciałbym się skupić na piątej odsłonie. Znajdziemy w niej całą masę różnorodnych lokacji, pojazdów, broni, weźmiemy udział w napadach na banki czy też sklepy. A jeśli to jeszcze za mało, to możemy chociażby pograć w tenisa lub golfa, albo po prostu pojeździć po mieście i zrobić małą masakrę. Oczywiście GTA 5 oferuje również rozbudowaną fabułę, dużą dawkę humoru i tryb online. Na koniec jest jeszcze seria Gothic, która również znalazła miejsce w mojej topce. Co prawda dwie pierwsze części nie posiadają typowo otwartego świata i kraina jest odkrywana w miarę rozwoju fabuły, ale i tak jest tutaj co zwiedzać. Dostępny teren jest zdecydowanie mniejszy od tych w grach wymienionych wcześniej, ale nadrabiane jest to klimatem, dialogami czy też rozbudowanymi zadaniami. Z kolei w trzecim Gothicu mamy już duży, otwarty świat. Czuć w nim trochę powtarzalności, ale i tak rozgrywka jest bardzo przyjemna, w szczególności gdy zainstalujemy najnowsze aktualizacje i dodatki od fanów. Zmierzch Bogów i Arkanie zostawię bez komentarza.
I to by było na tyle. Oczywiście zachęcam Was do napisania, jakie są Wasze ulubione gry z otwartym światem. A jeśli ten materiał Wam się spodobał, to możecie zostawić pod nim łapkę w górę. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć!